Witamy Was bardzo serdecznie. Od razu na początku challenge, żeby nie było za prosto. Powiedzcie, który to prawdziwy Super Marion. No i odliczamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Do ilu? Dobrze, już pewnie się zorientowaliście, który to jest prawdziwy. No oczywiście. Tutaj, że... tak. No tak. Tak, ja jestem ksiądz Piotrek. Muszę założyć normalnie swoje okulary, bo będę jestem ślepy jak kura. Dobrze, oprócz tego challenge'u, który był prosty, teraz postawimy sobie wyzwanie. Czytamy kawał o księżach i o kościele. I jeśli się zaśmiejesz, to tracisz punkt, a jeśli nie, to jest zero. Dobrze, okay? Podejmuję rękawice. Super. Więc kto? Ty czy ja pierwszy? Yes. Dobrze. Co może zrobić ateista poproszony o modlitwę? Odmówić i nie odmówić, albo odmówić i nie odmówić. Nie wiem, czy zaliczy za punkt, czy nie, no też... Okej, no to... Nie, dobra, niech będzie punkt, zaśmiałem się. Trzeba mieć kamienną twarz. Dobrze, okej, okay, no. Teraz ja. Ja tu nie mam jakiś... Jasiu jest z babcią w kościele i akurat trafił na mszę za zmarłych. Ksiądz się wypowiada za duszę Adama, za duszę Marcina, Zbigniewa, Mirosława. Jasiu zaczepia babci i szepcze do niej: babciu, chodźmy lepiej stąd, bo ten ksiądz nas wszystkich zadusi. Okej, okay, znane. Znane, tak. Mhm. Ja nie znam. Zero. Zero, no dobrze. Dobra, okej. Okay. Puk, puk, kto tam? Satanista. Nie wierzę, jak Boga kocham. To ja znam z harcerza wersję. No, nie będzie łatwo. 1-0 jest, dobrze. No. Przychodzi baba do nieba, w sensie trafia, nie przychodzi. Trafia do nieba, no i tam święty Piotr ją wita. No i kobieta mówi, że chciałaby koniecznie być razem z mężem, bo mąż też umarł i chcieli być razem. No to święty Piotr tam szuka w tej kartotece, szuka. Nie ma, nie może znaleźć. Też nie ma, no. A pyta się, a ile byliście lat po ślubie? 60. A, to trzeba było tak od razu mówić. To z pewnością znajdziemy go w dziale męczennicy. No dobra. Ksiądz nie ma żony, to nie rozumie. Dobra, masz bo. Doszło. Jest. 1-1. Dobrze. Żona z mężem w kościele podczas kazania. Ksiądz zauważył, że mąż zasnął, więc mówi zambonę. Pani go obudzi. Na co żona? Sam ksiądz go uśpił, to niech sam ksiądz go budzi. Dobra. Walczyłem. Mam taki klasyk. No trudno, ale muszę, bo ja lubię klasyki. Wchodzi ksiądz do sklepu i mówi: poproszę episkopat. Chyba teleskop, poprawia ekspedientka. Należy się 500 zł. Niech pani czeka, muszę uzgodnić diecezję z kościelnym. Chyba decyzję. Proszę nie poprawiać, byłem prymasem w szkole. To chyba to mnie długo dochodzi, to wiesz? Loading. No dobrze, to chyba już po trzy były. To, to ile? 1-1? Nie, czy 2-1? 2-1, wygrałeś. Dobra, no to teraz challenge dla ciebie, bo jak wiem, byłeś ministrantem. Byłem. Powiedz mi, co trzymam w ręce? Ampułka. Dobrze, z czym? Z wodą. Okej. Okay. Kurczę, nie wiedziałem, że taki test będzie. Wiem, do czego służy, no ale to... No tak, no to opowiedz, do czego służy. To się zawsze mówi o ręczniczek po prostu. No, a tutaj? Po co to no to jest do polewania. A w którym momencie? Że księdzu polewasz ręce. Tak, ale pamiętam zawsze, bo to najlepiej, prawda, we dwóch robić. No, no tak. Ale jak się było samemu, to pamiętam, że technika była. Proszę tutaj, pyk, pyk i już. Pełne, proszę bardzo. Czyli to, czy fach po ręku jest. No bo pamiętam jeszcze też. O, tak się trzymało, pamiętam. Co to jest? Ty wkładasz się albo komunikanty, albo takie większe... No ja wiem, wiem, tylko nazwy właśnie... To nie pamiętam profesjonalnie. Poddaję się. Na P. P. Pa. Puchar. Patena. A nie, patena to wiedziałem, tylko patena to zawsze była przy... Tak, patena do trzymania i patena to jest... Też... A, no to też patena, to nie wiedziałem. No i co to jest? Demonstracja. Nie,
Konstancja to jest do wystawienia. Konstancja, matko cele. To się wytnie, ja to montuję, więc. No hostia, no. Hostia, dokładnie. Tak. Widzisz, czyli tak. Wiedziałeś. Monstracja. Słuchajcie, no to, pamiętajcie o tym, że jak jest kamera, ktoś kogoś przepytuje, to jest zupełnie inaczej. Na przykład w wszystkich familiadach, teleturniejach, tak to jest. Let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Ale czy mamy ją na tablicy? Nie ma. Powiedz mi, jak to jest z tym YouTube'em? Czy można trochę wartości w nim przekazać, czy nie? Oczywiście, że można. Ja na przykład pomimo tego, że mam format humorystyczny, to czasem gdzieś tam staram się coś przemycić. Może niekoniecznie w sucharach, ale zdarza się. Na przykład ostatnio był taki odcinek, na święta zrobiłem, o rodzicach, którzy musieli trochę pościemnieć, pokłamać, żeby ściągnąć swoje dzieci na Wigilię. No. No, czyli wszędzie można, nie? Tak. Niekoniecznie, żeby taki, to było... I ludzie pisali, że takie niby śmieszne, a kurczę, daje do myślenia. Mam na przykład taki format cyberinfo, gdzie czasami próbuję coś tam mądrego przekazać, przemycić pod przykrywką humoru. Właśnie ostatnio Ciebie oglądałem i były te różne cyberinfa z różnych części świata, jak ludzie gdzieś wyjeżdżali puszczane i wtedy potem ty zawsze robisz taki uśmiech. Nie? Tak. Po zakończeniu cyber. To teraz mogę ja? Jakbym był w cyberinfo, jestem w cyberinfo. Dokładnie. Super. To powiedz, co chciałbyś powiedzieć takiego ważnego dla młodzieży? Bo jako YouTuber wydaje mi się, że na swój sposób jesteś autorytetem. Nie oceniaj książki po okładce. O, to zawsze się od samego początku staram przemycić w swoich produkcjach. Takie właśnie pochopne ocenianie kogoś. To, co ja zawsze jakby sobą pokazuję, bo ja się przebieram, tak nie wyglądam na co dzień. A ludzie właśnie lubią oceniać w pierwszym kontakcie. Zawsze, no to ileś razy słyszałem, że o Marian, jak cię zobaczyłem po raz pierwszy, to pomyślałem sobie, co za dzięcio, co to za w ogóle za jakiś... Razem kategoryzują. A dopiero jak się na przykład ktoś naoglądał moich filmów, tam próbował coś między wierszami znaleźć ciekawego, to wtedy dopiero zrozumiał, że to nie jest tylko... Jak tak w codzienności spotykają ciebie osoby, kiedy jesteś nieprzebrany i znają ciebie dłużej, czy uważają ciebie za takiego śmieszka, czy raczej nie? Mam coś takiego w sobie, że ludzie chętnie mi się zwierzają na przykład. Czy jakąś taką szczególną wrażliwość? Tak. I proszę, i tę wrażliwość wykorzystałeś, zrobiłeś fajny kanał na YouTube, ja też nie jeden raz sobie poprawiłem nim humor. No właśnie to jest fajna rzecz. No taki był cel, no właśnie, poprawiać ludziom humor. To tak zakończymy odnośnie humoru, to jak to powiedział jeden z świętych, święty musi być uśmiechnięty. O, przynajmniej będzie jeden cytat z świętego. Więc wydaje mi się, że humor też odgrywa bardzo ważną rolę w duchowości w ogóle, w chrześcijaństwie i w różnych innych wartościach. Że on nas ustawia, że nie możemy być właśnie tacy sztywni, bo to powoduje wiele problemów. No humor mnie na przykład bardzo uratował. Miałem taki okres trudny w swoim życiu. 7 lat walczyłem z chorobą nowotworową i właśnie humor to była taka moja tajna broń na to wszystko. Psychika jest jednak najważniejsza. To zauważyłem. Czy to choroba, czy życie, czy w ogóle jednak od psychiki tyle zależy. No bo to jest pewien filtr, przez który patrzymy na rzeczywistość, nie? Właśnie psychika. Super. Także bardzo dziękuję Ci za tę możliwość tutaj, zarówno na moim kanale, abyśmy parę słów zamienili, jak i również, że będę mógł wystąpić w Twoim sucharze. I to jest spoiler, ale jaki to będzie suchar, no to musicie zobaczyć na kanale Cyber Mariana. Tak jest. Także pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia.